Witamy Państwa bardzo serdecznie na uroczystości z okazji 757. rocznicy nadania praw miejskich Oleśnicy. Proszę Państwa o powstanie. Obchody 757. rocznicy nadania praw miejskich Oleśnicy, które odbyły się w środę 23 lutego w sali widowiskowej MOKIS-u, to jedna z inicjatyw Młodzieżowej Rady Miasta. Obchody urodzin Oleśnicy rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12, a wydarzenie zainaugurował krótki występ wiceprzewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Katarzyny Ostrowskiej. Kolejna część imprezy miała bardziej oficjalny charakter. Czas mija, Oleśnica się starzeje, ale Oleśnica, mimo że coraz starsza, jest coraz piękniejsza. Mała Oleśnica ojczyzna. Kochani młodzi ludzie, uważam, a nie jestem w tym twierdzeniu odosobniony, że dzisiejsza Oleśnica to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Wam wszystkim życzę wielu sukcesów, a życząc Wam życzę tych sukcesów naszej kochanej małej ojczyźnie. Po przemówieniach przedstawicieli władz miasta i powiatu rozpoczęła się część artystyczna. Popisy taneczne, wokalne i instrumentalne uczniów z oleśnickich szkół zakończył występ zespołu pieśni i tańca Bierutowianie.